Najbardziej brakuje przede wszystkim kontaktu żywego z publicznością, z odwiedzającymi, z osobami, które chętnie z tej kultury korzystały, czerpały. To jest chyba największa bolączka dla osób, które pracują w instytucjach kultury. No, ten substytut w postaci prowadzenia różnych aktywności w formie online'owej nie zawsze i nie do końca się sprawdza.